Gałka muszkatołowa, czyli jak nieskończoność dała mi skrzydła, by IXT66. Moje oczekiwania, wyższe poznanie. Sądzę, że dobrym pomysłem będzie opis tego, co zrobiłem zanim zażyłem gałkę. Kolejne etapy podróży określać będę w godzinach. Godzina 23:10. Skończyłem konsumować 8 nasion gałki muszkatołowej przy pomocy pół litra czarnej herbaty liściastej Yuan i 250 ml zielonej herbaty. Godzina 23:40. Zapodałem 1/4 łyżeczki sproszkowanej kory chochimbiny w celu powstrzymania senności do załadowania się gałki muszkatołowej. Intencja moja została zsynchronizowana z budzikiem, który nastawiłem na 3:30, stwierdzając, że czas ten będzie czasem startowym mojego gałkowego tripa. Godzina 24. Idę zrobić kanapkę, po czym prawdopodobnie obejrzę jakiś film na ekranie monitora. Pierwsze efekty. Godzina 2:40. Skończyłem oglądać film i są już pierwsze zauważalne efekty, jednakże w międzyczasie parę ciekawych rzeczy się wydarzyło. Jeśli kogoś interesuje, to powiem, że obejrzałem Screamers aka Tajemnica Syriusza z 1995 roku. Bardzo dobry obraz gatunku science fiction z Peterem Wellerem w roli głównej. Wciągnął mnie swoim idealnym, jak na kino science fiction klimatem. Czułem się jakbym na 1 godzinę i 40 minut przeniknął w inny wymiar, wymiar futurystyczny. Akcja filmu działa się mniej więcej w 2100 roku. Cóż mogę powiedzieć, świat wyglądał interesująco. W międzyczasie przyszedł mój brat, nazwijmy go P, który pod drobną dozą sugestii poczęstował mnie MJ. W sumie ściągnąłem 4 sążne chmury i pomyślałem, że całkiem nieźle zapowiada się ta noc. Chwilę potem opanowały mnie lekkie drgawki. I mało plus THC plus mistrycyna? Przy czym rozmawiałem z bratem i generalnie miałem wywalone, że coś się dzieje z moim ciałem. Zgodnie z oczekiwaniami wcześniej wspomniana dolegliwość odeszła, po czym moje ciało przeniknął pierwszy wstrząs ekstazy. Przeanalizowałem sytuację i stwierdziłem, iż THC rozbudziło działanie jochimbiny. Natomiast samo działanie jochimbiny przyspiesza proces trawienny gałki, a za tym samym przyspiesza nadejście silne odmiennego stanu świadomości, czyli fazy dobrze podatnej na programowanie świadomości. Porozmawiałem jeszcze chwilę z bratem, zeszedłem na dół potowarzyszyć mu w robieniu żarcia, czy czegoś tam. A chwilę później rozmawiałem z ojcem i chwaliłem się, że oglądamy niezły film science fiction. Był bardzo skoncentrowany na moich oczach, ale nic nie wyczaił, więc poszedłem na górę i wróciłem do oglądania filmu. Godzina 3 w nocy. W tym momencie skończyłem pisać powyższy wpis i jak widać dochodzi 3. Efekty gałkowe są coraz wyraźniejsze. Moje ciało jest coraz bardziej rozluźnione, a na oczach mam przyjemny powiew odurzenia. Czuję także wyraźne działanie jochimbiny na mój narząd płciowy, co oznacza silne zwiększenie libido. Idę obrócić w astralu jakąś panienkę. Doszedłem do paru ciekawych wniosków. Pierwszy jest taki, że nowy film porno, który od niecałych 24 godzin zagrzewa miejsce na moim twardzielu, okazał się być amatorskim filmem z nutą artyzmu. Muszę przyznać, że główna aktorka była przecudną kobietą, którą mógłbym mieć ze sobą 3/4 mojego życia. 1/4 zostawiłbym na spanie, jedzenie i oczywiście branie substancji psychoaktywnych. Godzina 3:30. Tak jak przepowiedziałem, gałka pokazuje swoje głębsze oblicze, wnikając w podprzestrzenie moich wewnętrznych umysłów, których jest nieskończenie wiele. Gałka jest lśniąco schizofreniczna. Ten stan przypomina mi spokojną ekstazę umierania, falowanie i obracanie się między wielowymiarowością ciała. Tak mniej więcej mógłbym określić ten specyficzny stan umysłu występujący po mirystycynie. Wydaje mi się, że mam do czynienia z jedną z ciekawszych substancji pochodzenia roślinnego. Polecam w szczególności dla artystów. Póki co zamierzam trochę pobalansować na swoim łożu, słuchając cudownie pięknej muzyki. Być może będzie to Dead Can Dance i pewnie wrócę tutaj napisać ciąg dalszy mojej podróży. Reasumując obecną część, czuję się świetnie, akceptuję siebie, akceptuję świat oraz akceptuję ludzi, którzy żyją dookoła mnie. Jestem pozytywnie nastawiony do wszechświata, fizycznie coraz lepiej. Ciąg dalszy nastąpi. Odmienny stan świadomości. Godzina 4 rano. Oto poczułem niezmierną ochotę napisania, że ogarnęła mnie totalna ekstaza istnienia. Tańczące anioły opanowały moją duszę i radują się razem ze mną z mojego istnienia. Na uszach leci mi właśnie Dead Can Dance, The Host of Seraphim.
Każdy najdrobniejszy kwant mojego istnienia przeżywa swój własny, autonomiczny orgazm. Czuję, że teraz będzie już tylko piękniej. Hello world, technologia nas zbawi. Zaprawdę, zaplanuję teraz kompozycję tego trip reportu. Godzina 4:25. Wszystko gotowe. Teraz mogę urzeczywistnić podróż na antypody umysłu, albowiem ostatnio śnią mi się często, niekiedy nawet w postaciach świadomych snów. Czuję, że ma to związek z nadświadomością. Być może niebawem odkryję tę tajemnicę. Moją rzeczywistość przenikają cuda ze snów, które mogłem już wyśnić nieskończoną ilość razy. Jestem śniący, który śni swoje życie, aby zbudzić się po aktywnej stronie nieskończoności. Jestem gwiezdnym pyłem. Godzina 15:40 następnego dnia. Wspomnę tylko, że dalej mam fazę i byłem z rodzicami na zakupach w Kauflandzie. Klimat maksymalnie psychodeliczny. Nad ranem miałem dość przyjemne delirium z realistycznymi obrazami, duże podniecenie fizyczne, aczkolwiek ciało w pełni zrelaksowane. Czułem się tak, że praktycznie nie chciało mi się ruszać, nawet drgnąć mi się nie chciało. Reasumując, to była fantastyczna podróż, która dała mi bardzo intensywne doznania i częściowy wgląd w istotę wszechrzeczy. Jeżeli też nie znosisz cenzury, która panuje na YouTubie i chciałbyś, aby wiedza o narkotykach była bardziej powszechna, rozważ wsparcie kanału. Szczegóły w opisie filmu.